Właśnie w tym momencie zaczęła się uroczysta kolacja wigilijna, w której biorą udział najlepsi liderzy i dyrektorzy młodej firmy European Financial Group, więc uda mi się spożyć coś dobrego na kolację, a w międzyczasie wybiorę kilku najlepszych przodujących już w tej firmie, która działa, przypomnę, zaledwie kilka miesięcy liderów i spróbuję sobie z nimi porozmawiać, dlaczego MLM, dlaczego akurat EFG, co widzą w tym modelu biznesu. Do zobaczenia. No i udało mi się poprosić o krótką wypowiedź Wojtka Zaustowicza. Słuchajcie, bardzo ciekawa historia jest z tym facetem. Otóż zanim zaczął działać w EFG, prowadził i prowadzi nadal, ale wywodzi się z agencji reklamowo-marketingowo-artystycznej. Zaproszono go na pierwsze seminarium EFG jako konferencjera. Po prostu prowadził wszystko, nasłuchał się o tym biznesie i wciągło go. Jak to było? Tak, dokładnie tak to było. Spędzałem wakacje w tym roku z rodziną na Mazurach w czerwcu i zadzwonił do mnie dyrektor krajowy, w tej chwili pan Paweł Norek, z propozycją popracowania trochę, bo nowy projekt w Polsce, nowy projekt w Europie, nowa firma. Ja nie bardzo nigdy nie byłem związany z firmami finansowymi. Mówię, dobrze, no, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli mógłbym popracować jako konferencjer, to pojechałem. Pojechałem do Rawy Mazowieckiej, usiadłem w pierwszym rzędzie, zapowiadając wszystkich mówców, no i tam przyjrzałem się biznesowi. No, poznałem prezesa pana Marcina Kuźniara, poznałem pana prezesa Egona, który również uczestniczył w tej inauguracji firmy w Polsce. I tak się przyglądałem i mówię, no jeżeli to jest biznes, który może robić każdy, no to w takim razie, czy w jakimś tam przerwie podszedłem do pana Marcina Kuźniara, rozmawiając z nim, czy ja również mogę w tym biznesie wystartować. I powiedziałem, że oczywiście tak, zapraszam je do współpracy. No i tak już minęło 5 miesięcy, jestem na każdej konferencji, staram się na każdej konferencji mieć swoich gości. Mam już swoich partnerów biznesowych. Mam już gości, czyli potencjalnych współpracowników. Tak, mam swoich partnerów biznesowych. Są to w większości młodzi ludzie, którzy przystąpili z nami do współpracy. Oni już zaczynają mieć swoich gości, także idzie to w dobrym kierunku. No i też patrząc na program inwestycyjno-rentierski, jak on pracuje i jaki on ma przyrost w tej chwili, no to jest to optymistyczne. Także że zobaczymy, jak będzie dalej, oby tak dalej. Biznes fajny, ciekawy, transparentny. Będę zmierzał w tym kierunku. Pracowałeś w biznesie tradycyjnym, zajmowałeś się typowo tradycyjnym biznesem, agencją reklamową. Tu jest troszeczkę inaczej. Ten marketing sieciowy, buduje się struktury, prawda? Troszeczkę na innych mechanizmach polega ten biznes. Jakie aspekty konkretnie MLM-u, marketingu sieciowego, najbardziej ci pasują? Przede wszystkim ja już się przyglądam MLM-owi od 11 lat z inną firmą, gigantem można by powiedzieć na rynku światowym. Jest to firma zajmująca się dystrybucją suplementów spożywczych. I powiem tak, że MLM jest mi znany. Jeżeli zobaczyłem tutaj takie możliwości i zobaczyłem model biznesu, zobaczyłem, że to można również robić. Zawsze wydawało mi się, że dystrybucja produktów finansowych musi być oparta o klasyk, czyli musi być oparta o normalne doradztwo finansowe, a że również można to robić w tym systemie, który się sprawdza, który funkcjonuje i który działa. I poznając wszystkie mechanizmy, powiedziałem tak. Powiedziałem, spróbuję, powiedziałem, przyjrzę się temu, bo wiem, jakie pieniądze można zarabiać w tym systemie sprzedaży. Także to było również to, co bardzo mocno mnie zdyscyplinowało do tego, żeby się tym zająć, żeby się temu przyjrzeć. I powiem tak, powiedziałem przed momentem, od 5 miesięcy, z miesiąca na miesiąc coraz lepsze sukcesy. Rozumiem, czyli sam system, sam MLM był ci znany wcześniej, a tu ci przypasował produkt, a może ludzie też?
Do tego zmierzam. Nie ma go, więc nas nie słyszy, nie obserwuje. Co powiesz o samym prezesie, o samym Marcinie Kuźniarze? Ja powiem tak, ludzie to sukces. Obojętnie jaki to nie będzie element, to przede wszystkim multilevel marketing to relacje z ludźmi i to jest podstawa. Wiem, że to zawsze zaprocentuje, że trzeba dbać o grupę, trzeba dbać o zespół, trzeba dbać o ludzi. Fajnie jest, że można z tymi ludźmi się spotykać. To już jest czasami taka sytuacja więzi i relacje prawie że rodzinne. A Marcin Kuźniar. Poznałem Marcina przed wejściem EFG do Polski, przed inauguracyjną konferencją. Miałem tą przyjemność, że byłem zaproszony na takie warsztatowe spotkanie przygotowujące pierwszą konferencję. Było widać, że był wtedy szalenie zmęczony. Był bardzo mocno skupiony na inauguracji tego projektu. Pewnie do dzisiaj, bo wiem doskonale, pracując z Marcinem w tej chwili bliżej, że dał sobie pewien czas, poprosił o pewien takie zaufanie najbliższych, poprosił swoją małżonkę o to, żeby mógł ten walec, jak ja to mówię, popchnąć. Widzę, że potrzebuje dobrych liderów, dobrych współpracowników i jest liderem, niedoścignionym liderem, bo patrząc na jego karierę zawodową, patrząc na to, co bądź młody człowiek już w życiu osiągnął, szalenie mnie do tego inspiruje. Jest człowiekiem, który ma wiele takich cech przywódczych, takich, które bardzo fajnie potrafi zaszczepić w grupie swoich najbliższych współpracowników. No i patrząc na ten spektakularny sukces, jaki jest w tej chwili, że ma w swoim teamie, że ma w swojej grupie ludzi, człowieka, który uruchomił najwyższy kontrakt inwestycyjno-rentierski w historii Egona na świecie. Także to coś o tym mówi. Także bardzo się cieszę, że mam kontakt z Marcinem na co dzień. Zawsze jest dostępny, zawsze, jeżeli nawet nie może oddzwonić, to zadzwoni po jakimś czasie. To się odezwie na portalu internetowym. Słuchaj, po prostu jest normalny. Wydaje mi się, że w tym biznesie trzeba być normalnym. To nie jest, można powiedzieć, dyrektor, czy szef, czy prezes, bo ma te funkcje wszystkie. Jest to człowiek, który inspiruje przede wszystkim. Jest, można powiedzieć, kumplem, takim dobrym kumplem, gdzie możemy, jak pracujemy, to pracujemy, jak się bawimy, to się bawimy, jak siadamy czasami do zaplanowania dalszych działań, to po prostu pracujemy. Także widziałeś? Otwarty na nowe pomysły. Cały czas również zbiera feedback z rynku swoich menadżerów. Jest ciekawy, co mówią ludzie. Zawsze po każdej konferencji mamy takie kilka minut, żeby się jeszcze spotkać i porozmawiać, podsumować, co moglibyśmy zrobić nowego. Ja mówię, maszyna chodzi, tak? Maszyna chodzi, my jesteśmy tą ekipą, która ją dostraja, tą, która dolewa oliwy do ognia, żeby to naprawdę, ten walec pchnąć tak, żeby po prostu się będzie toczył bez zatrzymania. Widziałeś mój wywiad z nim w najnowszym Network magazynie. Czy trafiłem z tytułem Wizjoner? Oczywiście, że tak. Jest to wizjoner i patrząc na jego dotychczasową karierę w branży finansowej, cieszę się bardzo, że idziemy w dobrym kierunku, że mamy dobrego lidera, że mamy człowieka, który ma jasno określone i sprecyzowane cele. I myślę, że w takim teamie jesteśmy w stanie naprawdę wiele osiągnąć. Czego wam życzę? Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Kolejnym moim rozmówcą jest Artur Rola. Jego historia związana z marketingiem sieciowym jest równie interesująca. Zanim poznał MLM i ten system, pracował na etacie w bardzo poważnym, nie będę tutaj robił reklamy, ale naprawdę poważnym banku. Później związał się z firmą K2, doradcy finansowi, z której z kolei się wywodzi European Financial Group. Jak to było? Jak się dowiedziałeś, że w ogóle taki system jest jak MLM? System MLM poznałem troszeczkę wcześniej, już zanim poznałem European Financial Group. Byłem zaangażowany w jednym z multilevelów, też tu nie chcę już robić teraz nazwy, ale byłem troszeczkę bardziej pasywnym graczem. Zaangażowałem się nagle, wprowadziłem kilku ciekawych graczy, mimo tego, że ja się nie zaangażowałem mocno w system, oni bardzo potrafili wyciągnąć mnie do góry i doceniłem potencjał tego typu biznesów i zobaczyłem, jakie pieniądze potrafią z tego typu firm
wypływać do naszej kieszeni. Podjąłem wtedy decyzję o rozpoczęciu współpracy z European Financial Group. Zanim to się jednak stało, to się wszystko był taki przypadek idealny zdarzeń losowych, bo zanim odszedłem z banku, o którym wcześniej wspomniałeś, Marcin Kuźniar, czyli prezes European Financial Group, idealnie wtedy się wstrzelił do mnie z propozycją współpracy w firmie K2 Doradcy Finansowi. Trafił idealnie w moje możliwości, zacząłem tam od menadżera zespołu sprzedaży, rozwijałem się, powiedziałbym, bardzo szybko, przeszedłem przez kierownika struktury do dyrektora, więc wchodząc tutaj do multilevelu miałem troszeczkę łatwiejszy start, ponieważ miałem ze sobą grupę ludzi, którzy mi ufali i w momencie, kiedy ja podjąłem decyzję, że idę w multilevel, oni wiedzieli, że idąc za mną podejmą dobrą decyzję, że to będzie też dobre dla nich finansowo. Branża doradztwa finansowego gdzieś była w takim miejscu dość ciężkim, jeśli chodzi o sprzedaż i to była naprawdę bardzo fajna decyzja ze strony Marcina, żeby pokazać nam ten model i żebyśmy my to zduplikowali na naszych ludzi. Teraz słuchaj, musimy przyjąć taką konwencję, że oglądają nas ludzie, którzy albo nie wiedzą o MLM-ie, albo są na samym starcie. Powiedz im, jaka jest różnica między pracą na etacie, czyli w biznesie tradycyjnym, a tym, co robisz teraz? Jakie są różnice? Różnice są bardzo, bardzo duże. Różnica polega w samym podejściu do ludzi. Na umowie o pracę na pewno w pewnych etapach łatwiej się pracuje z ludźmi, ponieważ im się za coś płaci i się od nich czegoś wymaga. Ma się prawo od nich czegoś wymagać, bo oni wiedzą, że dostają pieniądze. W tym biznesie jednak szuka się partnerów biznesowych, osób, które mają znacznie większy potencjał tego, żeby zarabiać pieniądze, do tego, żeby troszkę inaczej pracować, ale też inaczej my musimy do nich podejść, ponieważ nie możemy ich wymagać, możemy ich raczej przedstawiać im perspektywy, jakie stoją przed nimi, pokazywać im szanse z tego typu biznesów. Jeszcze mam takie pytanie. Mówi się, że do tego biznesu nadaje się każdy, a nie każdy osiągnie sukces. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Kto może robić, a kto nie? Ja uważam, że to nie jest prawda, że nie każdy osiągnie sukces, to jest zależne już od jednostki. Każdy ma takie same szanse w tym biznesie, to każdy sam decyduje o tym, co zrobi, ile osiągnie. Jestem przykładem tego, że nie kończyłem żadnej uczelni ekonomicznej, jestem po Politechnice Warszawskiej, czyli po studiach czysto technicznych. Kończyłem automatykę, robotykę i wcale nie potrzeba w tym biznesie, który jest związany mocno z finansami, bardzo dużej wiedzy z finansów, z ekonomii, ponieważ tutaj takim wyznacznikiem sukcesu jest nasze zaangażowanie w wykonaną pracę, a nie nasza wiedza. To jest klucz, którym polecę na pewno wszystkim, którzy zaczynają swoją przygodę w tym biznesie. Silne zaangażowanie i wiara w projekt, że można to zrobić i wiara w moje własne możliwości. Rozumiem. A jeżeli swojemu rozmówcy, potencjalnemu współpracownikowi w EFG tłumaczysz, czym jest ten biznes, czym jest ta firma i w punktach miałbyś wymienić jego atrybuty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Punktach. Na pewno pierwszym takim punktem będzie to, że biznes jest prosty, jest łatwy do zduplikowania, czyli nadaje się dla każdego, kto wystarczy będzie miał chęci. Drugie jest bardzo, bardzo dobrze dochodowy i to jest klucz tego biznesu. Trzecia sprawa, biznes, który nie ma barier wśród ludzi, których zapraszamy. Szukamy osób bardzo przedsiębiorczych, nastawionych na biznes, więc łatwość w pozyskiwaniu potencjalnych partnerów biznesowych. Cztery. 4 i 5 na 4. Więc jeżeli chodzi o kolejną rzecz, to jest możliwość tego, że mamy szansę poznania bardzo ciekawych osób, które znajomości mogą nam się przydać w życiu codziennym. Jeżeli potem wyjdziemy do jakiegokolwiek innego biznesu, będziemy chcieli robić cokolwiek innego, wiemy do jakich osób możemy uderzyć, jeżeli potrzebujemy silnego wsparcia, mogą nas wesprzeć przy różnych projektach, więc tutaj na pewno bardzo duży nacisk położymy na to, że poznajemy świetnych ludzi, którzy są podobnie jak my nastawieni na sukces i w życiu to się osiągnęli. 5? Powiedziałbym tutaj osoba, która jest bardzo fajnym mentorem dla nas wszystkich w tym biznesie, czyli prezes, który bardzo wiele nam przekazuje, który świetnie jest pokazany też w jednym z artykułów, że wizjoner, osoba, która idealnie potrafi się strzelić z podejściem tego biznesu do danego czasu. Idealnie ma takie wyczucie timingu, że coś się dzieje na rynku złego, a on już w tym momencie jest przygotowany do tego, że mamy coś innego, dalej będziemy zarabiać fajnie. I to jest osoba, która na pewno, której warto zaufać, która poprowadzi nas do kolejnego sukcesu. No i jeśli dzieje się coś dobrego, to on też to czuje nosem. Czuje to i kieruje nas na to dobre bardzo silnie. Potrafi nas popchnąć w tym kierunku bardzo mocno, że szybko dochodzimy do tego dobrego. Taki mały, a taki wielki. Taki mały, taki wielki. Ja też wielki nie jestem, ale też mam nadzieję, że będę wielki w takim znaczeniu. Dziękuję za rozmowę. Kolejnym moim rozmówcą jest Wojciech Lisowski, proszę Państwa, urodzony sprzedawca. Sprzedawał
tylko i wyłącznie dobra luksusowe, bardzo drogie zegarki, samochody. Dzisiaj zajmuje się marketingiem sieciowym, ale jakoś musiał się o tym kiedyś dowiedzieć. Jak to było? Kto ci o tym powiedział? Witam Państwa serdecznie. Rzeczywiście było tak, że zajmowałem się sprzedażą, pracowałem jako handlowiec w salonie, czy to były salony jubilerskie, czy to były salony samochodowe, jako sprzedawca flotowy również. Byłem odpowiedzialny za sprzedaż samochodów, również na zewnątrz firmy i reprezentowanie firmy. Przyszedł taki dzień, kiedy postanowiłem, że zacznę oszczędzać, że to ten czas, kiedy trzeba pomyśleć o sobie i nie tylko wydawać pieniądze, które się zarabia, ale również coś odłożyć na przyszłość. I przez przypadek spotkałem się z osobą, która wiele lat zajmowała się finansami. To był kolega, bardzo dobry przyjaciel mojego ojca. I tak jakoś mnie zainteresował tymi oszczędnościami i tym wszystkim, że na sam koniec zaproponował mi, żebym oprócz ciekawego rozwiązania finansowego wybrał się na dobre szkolenie z finansów. A że jakoś tak zawsze było ze mną, że nie miałem uczulenia na wiedzę i informacje, to mówię, bardzo chętnie się na takie szkolenie wybiorę. Oczywiście za pierwszym razem ta wiedza i te możliwości jakoś nie trafiły na tyle, żeby mnie przekonać, że to tu i teraz już należy zająć się biznesem. Potrzebowałem sporo czasu na to, żeby ta informacja gdzieś tam dojrzała w głowie. Natomiast takim kluczowym momentem było, kiedy koledzy, którzy zajęli się już współpracą z tamtą wtedy firmą, to było jakieś 6 lat temu, ja zawsze mówię, wymienili auta na nowe. No to wtedy już argumentów nie potrzebowałem. Wtedy zrozumiałem, że to, co robię ja do tej pory, no niekoniecznie być może jest to coś, co da mi niezależność finansową. Zobaczyłem możliwości, zobaczyłem sensownych ludzi, dynamicznych ludzi, młodych ludzi. No i tak się przygoda z finansami zaczęła. A o samym marketingu sieciowym jak się dowiedziałeś? Z samym marketingiem sieciowym miałem do czynienia dużo wcześniej, ale tylko tak na zasadzie jakichś szkoleń od czasu do czasu. Byłem zapraszany jako gdzieś tam wtedy młoda osoba, którą chciano zainteresować jakąś koncepcją marketingu. Natomiast nie czułem jakoś specyfiki w innej branży niż branża finansowa. I dopiero kiedy przyszedł odpowiedni moment, też trochę chyba trzeba było dojrzeć do pewnych rzeczy, no to branża finansowa dopiero spowodowała, że połączenie i marketingu sieciowego i branży finansowej spowodowało, że to jest to, czym chcę się zająć. Rozumiem. Ja już na poprzednim szkoleniu EFG, gdzie byłem w OSSie w Rawie Mazowieckiej, zwróciłem na Ciebie uwagę jako na wykładowcę. Widzę codziennie bardzo wielką liczbę mówców, oratorów, ale rzadko, powiem Ci, zdarza się, żeby tak młody człowiek, tak młody facet, pało takim doświadczeniem ze sceny. Powiedz mi, czy wcześniej już miałeś takie umiejętności, czy dopiero w powiązaniu z marketingiem sieciowym to rozwinąłeś? Znaczy, powiem w ten sposób, że przed marketingiem sieciowym nie było takich umiejętności. Dużo dały szkolenia, dużo dała dobra książka branżowa właśnie. No i praca, ćwiczenie. Tak? Rzeczywiście ja akurat jestem taką osobą, że jeszcze nie dalej jak 3 lata temu miałem duży problem z tym, żeby w ogóle wyjść na środek przed ludzi i powiedzieć cokolwiek o sobie, tak? Bo była trema. Ale cykl szkoleń, jeszcze raz szkoleń i później praktyka już w prowadzeniu jakichkolwiek wystąpień publicznych, mniejszych czy też większych, no spowodowały, że gdzieś tam stopniowo te umiejętności się wypracowały i jak przyszedł moment, kiedy poczułem dużą przyjemność z prowadzenia jakiegokolwiek szkolenia, no to wtedy zaczęła się prawdziwa zabawa i dzisiaj jest to w ten sposób, że ja się tym bawię, ja czuję to i sprawia mi to ogromną przyjemność. Profesjonalne badania na temat szkoleń, a przede wszystkim robiono je z punktu widzenia psychologii i strachu u ludzi, dowiodły, że występy publiczne są dla człowieka każdego czymś, czego się boi w życiu najbardziej. Podobno ludzie się śmierci tak nie boją jak wystąpień operacji publicznych. Operacji kolana podobno, tak. Dokładnie. Powiedz mi, czy ten taki dziwny, to dziwne uczucie w brzuchu przed wyjściem na scenę, to jest tylko na początku i później mija, czy cały czas się ma tremę? Ja powiem tak, rzeczywiście na początku, natomiast ja mam niesamowitą przyjemność z tego, że występuję, co spowodowało, że jakby mam taki spokój, czy też przyjemność z tego.
Zawsze uważałem, że wychodząc na scenę trzeba być bardzo dobrze przygotowanym. I wyszedłem z założenia, że jeżeli będę super dobrze przygotowany, to nie ma możliwości, żeby coś się nie udało. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która zawsze, w szczególności w tych pierwszych krokach na, gdzieś tam na scenie, jako szkoleniowca, to co zawsze mi mówili moi trenerzy na początku pracy, że tak naprawdę nasz słuchacz nigdy tak naprawdę nie wie, co ma usłyszeć. Więc tak naprawdę wszystko, co powiemy, a powiemy zgodnie z prawdą i zrobimy to w elegancki sposób, tak naprawdę wypadnie dobrze, tak? No i to jest, są takie dwa czynniki, które spowodowały, że poczułem śmiałość i odważyłem się wyjść na scenę i zawsze dobre przygotowanie i spokój przed tym, że tak naprawdę ludzie nie wiedzą, czego się mają spodziewać. Ostatnie pytanie mam na temat finansów, bo ty posiadasz ogromną, zauważyłem, wiedzę na temat inwestowania, jak to robić, gdzie, z czym, kiedy, po co. I taka myśl mi się nasunęła też po dzisiejszym twoim wystąpieniu. Jak myślisz, dlaczego człowiek bez dwóch zdań, bez żadnego namysłu, co roku płaci ubezpieczenia za samochód? Za samochód, a o sobie nie myśli? Myślę, że jest to spowodowane tym, że jednak ta płatność za ten samochód, za to przysłowiowe ubezpieczenie jest spowodowana pewną koniecznością i obowiązkiem. I niestety tak jest, że ludzie to, co mają robić z obowiązku i to, co, jak ktoś mówi, że jest bat nad nim, no to on to siłą rzeczy wykonuje. Natomiast ludzie jeszcze nie dojrzeli, nie wykształcili sobie takiej umiejętności myślenia bardziej o sobie, jeśli chodzi o długoterminowość, i bardziej interesuje ich konsumpcja i życie tu i teraz. Mało osób jeszcze na tyle potrafi sobie, ta mentalność oczywiście się zmienia, ale mało osób potrafi myśleć długoterminowo i planować finanse. I to właśnie doskonałe jest, można powiedzieć, zadanie dla nas jako osób pracujących w tej branży, no i w ogóle forma dotarcia do potencjalnego inwestora poprzez szkolenia, bo on dostaje tą wiedzę. On się odważy planować finanse. A słuchaj, może to jest tak, że jesteśmy 50 lat po prostu do tyłu na przykład za Niemcami, bo słyszałem, że Niemcy na emeryturze zwiedzają świat, a polski emeryt mało który ma po prostu za co. I czy to nie jest tak, że gdybyśmy to my zajęli Niemców w 39, to oni by za nami teraz gonili? No rzeczywiście tak jest. Ja nieraz czasami na szkoleniach mówię żartobliwie, że jakoś tak dziwnie jest, że w Niemczech to jak młody człowiek się urodzi, to nie trzeba iść do wróżki, żeby wiedzieć, że już należy mu stworzyć konto oszczędnościowo-inwestycyjne, a w Polsce jednak ta świadomość gdzieś tam dopiero się buduje. Trzeba tarota postawić, żeby dowiedzieć, że dziecko na studia będzie. Ale musiało. Cieszymy się, bo widać, że ta mentalność się zmienia, to jest oczywiście proces, ale no myślę, że nie tylko w branży finansowej, te dobre rozwiązania do nas trafiają do Polski z pewnym opóźnieniem z zachodu, no i tak samo jest, jeśli chodzi o rozwiązania finansowe. No i co? Teraz swoją przyszłość wiążesz bardzo mocno z EFG. Tak, dokładnie. No to życzę powodzenia. Dzięki serdecznie.